Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam wciąż jeszcze, jak Państwo widzą, w atmosferze, no może nie tyle świątecznej, ile poświątecznej. Mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę, że zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, że weszliśmy w tak zwany okres zwykły, perannum, ale tradycja pozwala na to, żeby jeszcze te Wasze symbole Bożego Narodzenia, typu choinki, czy typu żłóbek, czy jakieś jeszcze inne dekoracje, żeby one pozostały do święta Matki Bożej Gromnicznej, do 2 lutego. Oczywiście w tym czasie możemy śpiewać kolędy i możemy cieszyć się z przyjścia tego, którego powitaliśmy w noc betlejemską. Jesteśmy w okresie zwykłym. Dzisiaj, proszę Państwa, 14 dzień stycznia, zatem zaprawiamy się w tym pierwszym miesiącu roku pańskiego 2024. Życzę wciąż, żeby to był czas błogosławiony, żebyśmy ten czas przeżyli dobrze, pożytecznie, odpowiedzialnie i żebyśmy też realizowali te różne postanowienia, których żeśmy się podjęli, czy do których żeśmy się zobowiązali podczas na przykład świąt, czy Wigilii, czy Nowego Roku, czy wieczoru, bądź też nocy sylwestrowej. To wszystko mamy za sobą, to wszystko już jest historia, ta najnowsza historia, a tworzymy nową historię, tworzymy nową rzeczywistość, jak powiedziałem, roku pańskiego 2024. Kochani, dzisiejsza niedziela jest to druga niedziela zwykła, w okresie zwykłym i tutaj właśnie w tym czasie spotykamy Chrystusa już dojrzałego. Chrystusa, który, jak wiemy, został ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela i który rozpoczyna działalność publiczną, czyli głosi Ewangelię, głosi dobrą nowinę i powołuje też do współpracy uczniów, powołuje apostołów, którzy będą razem z nim nauczali, czy którzy będą najpierw jego uczniami, po to, żeby czegoś od niego dowiedzieć się i potem, żeby to wszystko przekazywać pokoleniom, następnym pokoleniom także nam. Kochani, ten tydzień, który rozpoczynamy, warto zauważyć, to tydzień będzie dosyć ważny, bo oto w najbliższą środę, będzie to 17 stycznia, będzie to Dzień Judaizmu. Zatem jest to okazja do tego, żeby pomodlić się w intencji właśnie tych naszych, jak papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II mówił, starszych w wierze, starszych w naszej wierze, starszych naszych braci i starszych naszych sióstr. Poza tym też w tym dniu obchodzimy 21. rocznicę śmierci księdza biskupa Edwarda Samsela. Jest to właśnie biskup diecezjalny, biskup ełcki, który właśnie lat temu 21 odszedł do wieczności. Modlimy się za niego, życząc mu, żeby ta wieczność dla niego była wiecznością szczęśliwą u boku nowonarodzonego, u boku Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, no właśnie ten tydzień to nie tylko dzień judaizmu, ale także tydzień, który będzie tygodniem ekumenicznym, który rozpoczniemy w najbliższy czwartek 18 stycznia, a zakończymy 21 stycznia. Jest to właśnie tydzień, który będziemy przeżywali już po raz 116, po raz pierwszy. Taki tydzień pojawił się w roku 1908. Jest to właśnie okazja do tego, żeby modlić się o jedność w Kościele Chrystusowym, o taką jedność Chrystus się modlił. Boże, spraw, aby oni stanowili jedno. Właśnie ta jedność na przestrzeni wieków została bardzo mocno zrujnowana, żeśmy się bardzo mocno podzielili. Różne to były powody, różne to były też przyczyny, no ale stało się to, co się stało. Bóg raczy wiedzieć, dlaczego aż tak się stało. Dlatego właśnie taki tydzień jest okazja do tego, żeby modlić się o tę jedność, żeby prosić Boga, żeby prosić Chrystusa, aby nastała ta jedna owczarnia, żeby nastał ten jeden pasterz. Kochani, no właśnie przesłanie takiego tygodnia, bo jak każdy tydzień ma swoje hasło, tak samo ten tydzień, a jest to przesłanie z Ewangelii świętego Marka, rozdział 10, wiersz 27. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak samego siebie. Znamy właśnie tego rodzaju hasło i treść tego hasła, ona właśnie, ta treść zobowiązuje nas, byśmy nie tylko kochali Pana Boga, ale swojego bliźniego, swoją siostrę, swojego brata, tych właśnie, którzy może inaczej wierzą, którzy są w kościele prawosławnym, czy w kościele protestanckim, czy w jakiejś tam jeszcze innej wspólnocie chrześcijańskiej. To właśnie ten tydzień, który rozpoczniemy, jest okazją do tego, o czym też Państwu będę mówił jeszcze w następną niedzielę. Kochani, no właśnie dzisiejsza niedziela, druga niedziela zwykła, bo gdy byliśmy, też gdy będziemy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę,
O wysłuchanie tychże szacunkiem. Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Gdy dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem, Jezus zaś odwróciwszy się, ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł: czego szukacie? On powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział: chodźcie, zobaczycie. Poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego, a było to około godziny 9. Jeden z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Kochani, widzimy Jezusa, który rozpoczyna działalność publiczną, który organizuje, że tak powiem, taką wspólnotę, której na imię uczniowie czy apostołowie. Oni będą razem z Chrystusem nauczali, oni będą szli za Nim, oni będą Jego uczniami, On będzie ich uczył, a potem to, czego oni się od Niego dowiedzą, będą nauczali innych. Także nas, módlmy się w tym okresie zwykłym, który rozpoczęliśmy, módlmy się o to, żeby Chrystus, który do nas przemawia, żeby przemawiał do nas w sposób skuteczny, żebyśmy Jego słuchali, jak to się mówi, nie uchem ani brzuchem, ale sercem, i żeby właśnie patrząc na Niego, słuchając Jego, żebyśmy wiedzieli, że On jest Mesjaszem, a więc jest, że naszym Zbawicielem, że jest naszym Panem, naszą drogą i naszym przeznaczeniem tutaj na ziemi, a nade wszystko w wieczności, do której wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, zmierzamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.